Ludowy Klub Sportowy Wilkowice. Główna działalność klubu to upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Wśród członków i sympatyków klubu znajdują się młodzi i starsi, dziewczęta i chłopcy, mieszkańcy gminy Wilkowice i okolicznych miejscowości oraz miasta Bielska-Białej. Aktualnie w klubie szkoli się około 300 zawodników. Zajęcia prowadzone są przez grupę 10 trenerów, instruktorów, a organizowaniem imprez i zawodów sportowych zajmuje się blisko 30 osób. Wszystkie osoby działające w klubie swoją pracę wykonują społecznie. Historia tego stowarzyszenia sportowego liczy co najmniej 70 lat. Klub założono w 1947 roku. Początkowo przyjął nazwę Start. Główną dyscypliną była piłka nożna, a prezesem klubu wybrano Franciszka Pawlusiaka. Po krótkiej przerwie klub ponownie założono w 1952 roku. Nazwano go Unia Bystra Wilkowice. Unia przetrwała do lat 50., by ponownie przemianować się w Start Wilkowice. Drużyna uczestniczyła już regularnie w rozgrywkach podokręgu bielsko-pszczyńskiego, następnie żywieckiego. W latach 60. założono sekcję narciarstwa klasycznego, w barwach którego startował Tadeusz Pawlusiak, skoczek, reprezentant Polski, trener kadry narodowej. W latach 70. w rozgrywkach piłkarskich uczestniczyły trzy drużyny – seniorzy, juniorzy i trampkarze. W grudniu 96. roku stowarzyszenie przyjęło nazwę Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice. Prezesem został Marek Kubica. W klubie działają sekcje piłki nożnej, futsalu i siatkówki. Ostatnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbyło się w marcu 2015 roku, wybrało prezesa Ryszarda Rączkę. Bazą treningową jest pełnowymiarowe boisko sportowe oraz kompleks boisk Orlik 2012 z pełnym zapleczem socjalno-sanitarnym. Drużyna piłkarska uczestniczy w rozgrywkach Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bielsku Białej, a siatkarki i siatkarze w 4. i 3. Lidze Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach.